Jest 1 sierpnia 1944 roku. Godzina 17. Godzina W. Wybucha powstanie warszawskie. W większości młodzi ludzie z biało-czerwonymi opaskami na rękawach atakują główne placówki Niemców. Do walki przystępuje około 30 tysięcy żołnierzy okręgu warszawskiego AK. Uzbrojenie powstańców jest tragiczne. Co dziesiąty ma broń. Przeciwko nim staje stały garnizon niemiecki, 20 tysięcy w pełni uzbrojonych ludzi, z czego połowę stanowi regularne wojsko. Niemcy mają ponadto pancerne jednostki frontowe skoncentrowane na obu brzegach Wisły, artylerię i lotnictwo. Do powstańczej akcji spontanicznie przyłącza się ludność cywilna. Mówi Eugeniusz Tyrajski-Sęk. Poszedł do powstania jako 17-letni chłopiec. 1 sierpnia batalion miał za zadanie opanowanie terenu wyścigów konnych, gdzie stacjonowała duża jednostka około 800 SS-manów i o dziwo, na skutek ogromnego zaskoczenia, Niemcy jakoś dziwnie pouciekali z tego terenu wyścigów. Wraz z kilku kolegami wysunęliśmy się, zdobywając wiele broni pozostawionych przez Niemców, aż do najbardziej wysuniętego budyneczku. I po paru godzinach otrzymujemy wiadomość, że wycofujemy się, bo Niemcy nas otaczają, zmobilizowali się i nas otaczają. Po kilku dniach na Czerniakowie spotykam matkę jednego z kolegów, który tam zginął. I proszę mi wierzyć, że nie wiem do dzisiaj, czy bardziej dramatyczna była dla mnie sytuacja z tym odwrotem na wyścigach, czy rozmowa z tą matką tego kolegi. Nie miałem odwagi jej powiedzieć, że on nie żyje. Jedną z pierwszych ofiar powstania jest Sadowski, 15-letni syn byłego premiera. Został śmiertelnie raniony na ulicy Flory, naprzeciwko cukierni Dakowskiego. Jeden z kolegów radził mu, aby uciekał. Sadowski odpowiada: nie po to mnie tu przydzielili. Warszawa!